Unique Fight Club, bardzo lubię to miejsce, 9 rano, a dzisiaj spędzamy dzień z Szymolem. Szymol rozgrywa się za moimi plecami na airbike'u. Nie będę mu przeszkadzał, wiem jak irytujące to narzędzie jest i jak wymagające. Za chwilę do niego podejdziemy i pogadamy co dalej. Mam Szymola, tak jak mówiłem, rozrzewał się na airbike'u, nienawidzę tego airbike'a, bo zawsze dużo kosztuje. Tak, to jest najgorszy chyba możliwy sprzęt tutaj na tym salce. Ja słyszałem plotki, że ty nie masz w ogóle tlenu i mam nadzieję dzisiaj się o tym przekonać, że to było wierutne kłamstwo. Wiesz, to dwa lata melanżu robią swoje, trzeba ten tlen przyszywować. Zobaczymy jak to będzie. A jak dzisiaj z melanżowaniem? Nie no, wczoraj nie byłem na imprezie. Ogólnie ostatnio byłem na imprezie chyba miesiąc temu na moją rodzinę. Więc pilnuję się. Rozumiem, czyli jest rygor, no jesteś w Uniku, to musi być rygor, inaczej by był strzał. Szybka wylotka. Ale to, co się na pewno zmienia i do czego jesteście przyzwyczajeni, to zazwyczaj widzicie Przemka Szyszkę w roli trenera. Dzisiaj w roli trenera będzie Mateusz Sosnowski, którego chyba jeszcze nie mieliście okazję poznać. Mateusz już to miał walkę chyba tydzień temu, którą wygrał. Fajnie powiem, 20 sekund. 20 sekund, szybko. Chciałbyś tak wygrać? Myślę, że tak wygrać. Tak wygrać Winoldem? 20 myślę, sekund. Nie, no może nie 20 sekund, ale pierwsza runda myślę, że będzie. To co dzisiaj będzie przygotowane na treningu? Oj, nie wiem, to zależy, co Mateusz tam przygotował, ale... Ja powiem ci tak, nie chcę się martwić, ale będziesz ciężko oddychać. No nie. Chodź. Ja codziennie ciężko oddycham już przez niego. Okej, 5 sekund zaczynasz ufną rundę, ale mam dobrą informację, to co trener obiecał, bez hantle. Będzie dużo lżej. Słuchajcie, hantle ważyło, każdy ważył półtora, tak. Ciężko łapać. Potem ciężko prostować. Teraz będziesz tak śmigał. Pa, 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 pa. Dawaj. Tak. Ręce do głowy.
Ty, a on w podstawówce jest i tak... A gdzie ma? Dawaj. Szybciej, wypychaj, całym działem. Szybciej. Dawaj, jeszcze chwila. O. Ilu? I więcej, o. Wierzaj, mocno biodra. O. Bo mamy zakaz, to Dawaj. Dzisiaj będę bity przez Szymola. Trzy rzeczy. Pierwsze, front pchany. Oceniam od 1 do 5. Druga sprawa, z pełnej epy jeden cios. Od 1 do 5 oceniam. I na końcu, na luzie, tańczysz 30 sekund na dotyk. Przepraszam. Dobra? Oceniam od 1 do 5. Dobra. Oceniam na 4. Ok? Dość wysoko. Teraz walisz jeden cios. No, poczułem też, powiem. O kurde. Obiektywnie 4. Spokojnie. Dwie czwóreczki masz. To jeszcze nie ciśnie. A kurde, dobrze, że pan. Tu tak wysoko chyba, wiesz? 30 sekund pracy, tylko musimy wziąć stoper. 3, 2, 1, go. Jak komuś podkreślam, lekko, jak mi jebniesz, to ci odejmę punkty, to lubicie lżej. Podobało mi się, 3,5 dostajesz za to. Dobra, 4 plus 4 to jest 8 plus 3,5. 11,5. Dziękuję bardzo. Moi kochani, dzisiaj mamy przyjemność z rekordzistą Polski. Uwaga, w permanentnych banach na Twitchu, bo aż tyle ich zebrał. 3, nie pamiętam. No teraz jest 4, czy nie? A no tak, teraz jest 4, na pewno. No. No i właśnie moje pytanie, bo chciałem od tego zacząć. Coś ty robił, że tyle banów wyłapałeś? To od początku może zacznę, bo to jest dosyć długa historia. Pierwszy ban to miałem za oglądanie jakichś tam rzeczy niezgodnych z regulaminem Twitcha, ale to było takie bardziej lightowe. Drugi ban miałem za nagrywanie osób w miejscach publicznych bez ich zgody. I właśnie to jest dziwne, bo teraz można robić te IRL-e, streamy IRL i bez problemu nie ma za to bana. A wcześniej ja za to dostałem ban. To też tak dziwne. No i ten trzeci. Kurde, już pomyliłem się. Już tyle tych banów było, że nie pamiętam. No ale ostatni to był za to, że byłem w Portugalii i wciągnąłem kreskę koksu na streamie. Ale w Portugalii to było normalnie. Ja pytałem policjantów, gdzie mogę kupić i polecili mi tutaj i policjantów tam... się pytałeś, gdzie możesz kreskę? Tak, bo w Portugalii to jest legalne. Co wy gadacie? Nie wiedziałem o tym. No. Czy tam zdepanalizowane jakoś tak, ale nikt się o tym nie szczerze. Normalnie sobie siedzisz i... Kokaina jest tak, legalna w Portugalii? Chyba do 2 gramów możesz mieć przy sobie. Wow. No. To wiesz ty, że zawsze się czego... Tylko, ja to powtarzam. Uczymy się codziennie, słuchajcie, czegoś nowego. Ja się nauczyłem właśnie, że tak. Portugalia. Ciekawe. Tylko, że regulamin Twitcha jest ponad prawem europejskim, zabrałem w Portugalii, no i niestety, oni to nie pozwalają na to. Powiem tak. Argument Twitcha rozumiem w zupełności, no, natomiast zastanawiam się jeden fakt. Zdjąć perma, potocznie mówiąc, z Twitcha jest prawie, że a wykonalne. O czym się przekonuje w tej chwili Japczan, który ma bana i nie może tego odkręcić, ale tam już próbowaliśmy coś zamieszać i pisanie do samej góry. Natomiast pytanie do ciebie, czy ty masz takie znajomości, Szymon? Znaczy w tym polskim Twitch staffie tam znam kilka osób, ale to nie miało wpływu na to, że... Nie, ten międzynarodowy. A, no to tam to na pewno nie mam znajomości, ale to nie, właśnie te w polskim Twitch staffie to na pewno nie wpływały na moje odbanowanie. Wydaje mi się, że to co robiłem nie było jakoś tak bardzo
bardzo tragiczne, jak na przykład ja psion robił, nie? Pamiętam, w sensie to, co ja robiłem, szkodziło tylko mi, a nie innym. Na przykład, nie wiem, to wciągnięcie kreski koksu na streamie, to mogłem dać zły przykład. Znaczy o nich by o to chodziło bardziej, tak, że tak. To jakby jest propagowanie pewnie albo promowanie, nie? Ale dużo zależy, bardzo dużo zależy od tego, jakie odwołanie napiszesz tam do nich. Jeżeli, a może nie będę zdradzał, co trzeba napisać. Jeżeli macie ochotę, to piszcie bezpośrednio do Szymona o porady. Ile taka porada będzie kosztować? Oj, nie wiem, zależy od wielkości kanału. Zależy od wielkości kanału. Tak. Czy jak Jabczan, masz jakiś problem, napisz do... Ja was tam sobie spyknę. Musisz wyrazić tam skruchę, przyznać się, nie możesz, na pewno nie można z nimi walczyć, tylko trzeba przyjąć na łeb, spuścić łeb w dół i przyznać się do wszystkiego i ten. No, a ciężko się przyznaje do... Nie, bo ja wiem, że zrobiłem duży błąd, tylko że no, to był tak jakby pik tej mojej choroby, nie? Ja byłem nieleczony, ale to zaraz do tego przejdziemy. No a teraz ten ban, dostałem możliwość odwołania po pół roku, czyli pół roku mija chyba 15 listopada, czyli za miesiąc niecały. A mówisz o lekach, ja też trochę zrobiłem sobie research do przygotowania się do tej rozmowy. I faktycznie tam była kwestia leków. Mówisz o tym swobodnie, więc pytam, na co to są leki i jaka dolegliwość? Dwubiegunowość, to już mam od bardzo dawna, ale jeszcze w tym roku została mi zdiagnozowana dodatkowo ADHD. No to jest taka mieszanka wybuchowa, bo nieleczona to właśnie prowadzi do tego, że nie możesz ocenić konsekwencji swoich czynów. Tak samo jak ja byłem wtedy w Portugalii. No niestety, nie potrafiłem ocenić konsekwencji tego, co się może wydarzyć. I teraz tak, jest takie powiedzenie, jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. Czy to się przyda w kontekście freakfightowych federacji? Uważam, że impulsywność, jak udowodni wielokrotnie Ferrari czy Polak, daje show. Konsekwencje tego różne później musicie sami dźwigać, ale jednak no, jest przez to, są emocje, pokazujesz te emocje. Ja oglądałem kilka twoich live'ów. To były co prawda chyba shoty z Twitcha, tak? Wrzucone na YouTube'a. Na moim kanale są tylko shoty z Twitcha. Tam jest chyba jeden filmik, który nie jest shotami z Twitcha, ale tak to są po prostu urywki live'ów. To tam bardzo odważne robisz te live'y, tak sobie pomyślałem? Tak, to było często, bardzo często zakrapiane alkoholem i jeszcze do tego dochodzi, to... Okej, czyli tam byłeś dziabnięty trochę. No, na większości. Okej. A masz z tym luz teraz? Czy na przykład, bo często pytałem Martę Linkiewicz kiedyś, czy żałuje tego, co zrobiła z, wiadomo, chodzi o autobus, o futbolistów. Różnym osobom zadawałem takie pytania i niektóre wyrażały taką skutę, że właściwie to niepotrzebne to było. Gdzie jest bezpośrednio? A o które rzeczy dokładnie pytasz? Na przykład o live'y pod wpływem, bo Don Casio na przykład często robił live'y pod wpływem alkoholu i mu w ogóle to nie przeszkadzało. I też to nie przeszkadza. Jakby to jest tak jakby mój atrybut i z nim się czuję dużo pewniej i fajnie się rozmawia. Też bardzo wiele razy miałem tak, że ktoś wchodzi do mnie na streama, to jeszcze na Twitchu i pyta się, czy będzie dzisiaj wódeczka. Ja mówię, że nie, dzisiaj na trzeba. A, to spierdalam. To nawet oni oczekiwali. Tak, no, bo wiedzieli, że ja się potem otwieram, wiesz, potrafię coś tam podlikować, jakieś rzeczy, których nie powinienem mówić, a wiem. Też tym bardziej, że wiesz, na wielu imprezach w Warszawie bywałem, tam znam wiele ludzi. I takie rzeczy, których nie powinienem mówić, to mówiłem. A oni byli ciekawi takich, właśnie ciekawostek z tego świata. Czy uważasz, że to miało fundamentalny wpływ na zakontraktowanie Ciebie w Federacji Fame MMA? Fundamentalny wpływ to miał ten mój stream przedłużany, na którym było tam w pewnym momencie prawie 15 tysięcy osób. Możesz opowiedzieć o tym streamie? Tak, już mówię. Wstałem jak co dzień rano, nie no. Wstałem sobie w poniedziałek, postanowiłem, że odpalę streama i miał być to zwykły stream. I coś tam nabąknąłem, że może zrobię przedłużany. I mój moderator dodał na scenę do OBS-a timer po prostu, nie? I że złotówka to jest chyba minuta, czy jakoś tak? Czy 2 złote to jest minuta? No nie pamiętam, jakoś tak. I ten timer zaczął leczyć. I ludzie się na to nabrali i zaczęli to wpłacać. I mi było potem głupio skończyć, bo wziąłem za to pieniądze. Tylko że nie spodziewałem, że to się rozwinie do takiego momentu, że, bo tam na początku było 5 godzin, ten, ja mówię, dobra, to postreamuję i skończę i luzik, nie? To jest tyle, to jest nic. Tylko że ja się rano obudziłem i tam już było 30 godzin. I za każdym razem jak wiesz, cały czas byłem na streamie, spałem na streamie, jadłem na streamie. Ale wszystko. Normalnie spałeś przed kamerą? Tak. I dodatkowo wyciekł mój adres.
tam, gdzie mieszkałem wcześniej i ludzie mi zamawiali tam dosłownie wszystko. Zamawiali mi tam dziewczyny z Tindera, gejów z Tindera, jedzenie, alkohol, ja miałem wszystko po prostu tam. A jak to się, nawet... zawsze, co, dzwonek do drzwi czy do domofonu? Tak. Dzień dobry, my jesteśmy z tam... z agencji różnej... Nie, to nie były agencje, nie? To były normalne dziewczyny, które przychodziły, bo ci widzowie zakładali fejkowe konto na Tinderze jako ja. Tam były moje zdjęcia i one się umawiały. Tak, rozumiem. Tak, ja otwierałem drzwi i mówię, o co chodzi, nie? Ale potem powiem, że można to fajnie wykorzystać i zapraszać te dziewczyny po prostu przed kamerkę, wyjaśnić im, o co tutaj chodzi, jak to się stało, że one tutaj się znalazły w moim mieszkaniu. Tak. I większość tych dziewczyn zostawała i nawet tam... Mówi, nie tak, a przecież zmeczowaliśmy się na Tinderze, nie pamiętasz? A ty? No i ja wtedy musiałem tłumaczyć i wiele osób... No w pewnym momencie miałem 60 osób w mieszkaniu. Była taka impreza, że... No, i to wszystko na live. No wszystko na live. Ja, w pewnym momencie nawet ktoś mi zamówił akordeonistę, który wszedł grając na akordeonie, pobudził wszystkich sąsiadów. Ale impreza, ja pierdyka, ile to trwał ten live? Z półtora tygodnia. Półtora tygodnia robiłeś live'a? To była półtora tygodnia impreza, non stop. I wiesz, tam ja spałem w łóżku, tam przychodzi jakieś dziewczyny, ze mną spali w łóżku, zmieniali się jacyś tam aktorzy, no wiesz, ja to mówię, nazywałem ich aktorzy i aktorki, nie? Bo tam po prostu wszyscy przychodzili do mnie do tego mieszkania. I normalnie obce osoby wpuszczałeś, nie dość, że... Tak, bo mi już potem to było wszystko jedno, okay. Już po prostu mówię, dobra, niech się dzieje, co chce. Mocna akcja. Nie dziwię się, bo rozumiem, że po tej akcji Fame się odezwał do ciebie. Tak, w trakcie tego, nie? A kto się odezwał pierwszy? Bogzen? Bogzen miał chyba aferki jakieś prowadził? I widzowie zaczęli tam spamować mną, że dawaj go do Fame'u i ten. No i Bogzen do mnie chyba zadzwonił. Tak, zadzwonił do mnie. No i ugadaliśmy wszystko. Ale umowę na walkę podpisałem 3 miesiące temu, już dopiero. Dobra. Twój przeciwnik, no. Ginold. W tej chwili topka na YouTubie polskim, Bungie, kanał Bungie to razem z Bandurą prowadzą. No właśnie, z Bandurą. Tak sobie myślę. Nawet jak z chłopakami robiłem dzień, to sami mi zasugerowali, że to jest dość irracjonalna czy śmieszna sytuacja, w której ty miałeś jakieś spięcie ponoć Bandurą, a walczysz z Ginoldem. To możesz się odnieść do tego, jakie to było spięcie? Właśnie ja to z Bandurą żadnego spięcia miałem, to chyba on miał ze mną, bo on komentował te moje live. Pamiętam, że jeden live komentował, że to straszna patologia, że ja zapraszam jakieś kurwy do siebie do mieszkania i siedzę z nimi i piję alkohol. No i to tak skomentowałem. Nie wiem, nie uważam, że to była jakaś taka straszna patologia. Może jakieś soft pato. Ja bym to tak nazwał, to nie była jakaś taka straszna patologia. Okej. Oni też czasami tam pili sobie na streamach. Bo on chyba też nie do końca rozumiał, jak to się stało, że ten live leci, nie? Nie znał genezy tego. Że to ja nie zapraszam. Tak. Ja nie zapraszałem tych ludzi do mnie. Oni sami tam przychodzili, nie? To widzowie zapraszali. A powiedz mi, ile było w piku osób, jak to oglądało? No, 15 tysięcy, jak coś takiego. No. Jak spałem, to miałem po 5 tysięcy osób na żywo. To też było śmieszne. I tylko każdy czekał i pisał na czacie, kurwa, kiedy on stanie. Czyli nie ma spiny z Bandurą, a bijesz się z Ginoldem. Jak widzisz szansę w tym zestawieniu? Ginold ma warunki fizyczne, jest wyższy od ciebie, zasięg ramion dłuższy, więc pewnie będzie... Zasięg ramion mam 191, Ginold ma 198. To jest 7 cm, to nie jest aż tak dużo. Mhm. No wzrostowo jest dosyć, 10 cm różnicy chyba, albo 11, jakoś tak, to już jest... Jeżeli chodzi o kopanie na przykład, nie? Tak. Low kicki, okopywanie nóg, no. Będziesz musiał umiejętnie skracać pewnie dystans. No i pytanie właśnie... To trenujemy... A nie wiem, czy mogę to zdradzać. Może lepiej nie będę zdradzał taktyki. Tak, taktyki to nigdy nie zdradzę. No. Taka dobra rada. Ale powiedziałeś, że... bo spytałem się, jakie widzisz dobre... Znaczy inaczej, jakie widzisz zagrożenia u Ginolda, powiedz. No na pewno będzie próbował trzymać ten dystans, no te dłuższe łapy, kopnięcia też. Nie wydaje mi się, żeby wchodził w parter ze mną, bo ja trenowałem 2 lata w futbol amerykański, więc tam mieliśmy elementy zapasów. Wchodzenia w nogi i tak dalej, tam opanowane bardzo dobrze. Nie wiem. A na jakiej pozycji grałeś? O Jezu. Kurde, teraz linebacker. Okay. W defensywie. Zapomniałem nazwy. Czyli to... trochę fizolem jesteś. Tak, ale to było 4 lata temu, jak grałem, więc już pozapominałem. Trafiłeś do Unique Fight Club i trenujesz Sosno. Zastanawiam się dlaczego, bo jak zawsze słyszę Unique, to myślę sobie Szyszka.
No na początku miałem kilka treningów z trenerem Szyszką, ale on już ma tyle tych zawodników podopiecznych, że ciężko tam jest ten. Ale wydaje mi się, że lepiej mi się trenuje i tak z Sosną niż z trenerem Szyszką. Albo już po prostu tyle czasu przepracowaliśmy razem, że lepiej mi jest z nim trenować i bardzo dobrze mi się z nim trenuje. Bardzo lubię prywatnie Mateusza, zresztą ostatnio mówię, wygrał walkę swoją, chociaż tam 2 kilogramy. Zabrakło do zrobienia limitu wagowego, ale on jest wielki, nie? Jest. Widzę, że stawia nacisk mocno na wydolność, na wytrzymałość, to co dzisiaj widziałem na treningu. No tą kondycję też musimy trenować, no bo niestety 2 lata, czy więcej, 3 lata melanżu nie przepali już za miesiąc, nie? Tak. To trzeba pracować nad tym. Czyli na razie budujecie nie teraz, tylko od jakiegoś czasu bazę trenową. Jak ty wyglądasz, jeżeli chodzi o parter, o zapasy, dobrze się czujesz? Tak, w parterze się super czuję i na parter praktycznie codziennie chodzę do innika. Na grupowe zajęcia? Tak, na grupówki. I myślę, że to będzie mój główny atut w tej walce. No. Czyli będę próbował do obalić łysego i tam go potem. Chociaż im więcej mam tej stójki, to tym w stójce też się czuję pewnie. Aha. Nie wiem, no jakoś wydaje mi się, że ta walka, też kurs na mnie jest taki chyba 3,5 czy jakoś tak. Totalnie nie rozumiem tego kursu. Oba jesteśmy amatorami, nowicjuszami, nigdy nie walczyliśmy w oktagonie i taki kurs, nie wiem. Wydaje mi się, że tam ludzie z YFL, w sensie widzowie od nich strasznie obstawiają na Ginolda i ten kurs. A wy w ogóle macie jakieś takie między właśnie może kanałami, jakieś zdjęcia? Nie do końca chyba, nie? Znaczy wiem, że moi widzowie, ja mam takich OG widzów, ja ich nazywam tak, tam tej widowni YFL za bardzo nie lubią. No to jest młodsza chyba troszeczkę widownia niż moja. No moja widownia to już jest taka powyżej 22 lat. Chyba YouTube to nie jest platforma dla ciebie, w której się czujesz komfortowo. Znaczy, tam można więcej rzeczy robić, tam można robić patologię, tylko że ja już od tej patologii chciałem uciekać, bo to się w ogóle nie opłaca. Totalnie to się kontrakty. Nie opłaca. Tak. Ja tyle współprac, które mógłbym mieć, a nie mam. Okej. Okay. Tyle współprac, które mógłbym mieć, ale nie mam, przez co właśnie moje streamowanie z alkoholem straciłem, że no... A wiesz, że to są pieniądze. Czyli teraz odbijasz od patoli. Na pewno. Znaczy no teraz to nie streamuję, więc nie... A jak zaczniesz, to już nie w ten sposób. Oj, na pewno jakbym dostał bana, no to bym zrobił huczny stream z powrotu i odpalił jakąś wódeczkę, ale... A później zobaczymy. No. Okay, zawsze tak mówię, że nie, dzisiaj nie, a pół godziny później już idę do Żabki po alkohol. Chciałem cię spytać jeszcze o dwie rzeczy. Przedostatnia. No. O twoje pochodzenie, bo widziałem na live'ie, pokazałeś tatuaż. Jest gwiazda Dawida, tak? Tak. Never Again. Never Again Holocaust. Okej. Okay. To akurat bardzo... Właśnie nie, raz mnie Zionek zapytał, czy jestem antysemitą. A, bo ktoś mógł zrozumieć, że Never Again Jew. Tak. I jeden ziomek na siłowni mnie zapytał, czy jestem antysemitą. A ogólnie masz pochodzenie żydowskie? Tak. Od strony mamy, czy taty? Od strony taty to babcia jest. Nie do końca się to nie liczy, nie? Według... No właśnie, to się nie liczy, ale to u mnie i tak, że większość jest Ale poklepię cię, ale w Polsce się liczy. I pamiętają. Tak. Tak się zastanawiam, czy ty w ogóle, bo tak swobodnie o tym mówisz, trochę się utożsamiasz z tym, czy to są po prostu korzenie, które masz i zostawiasz? Korzenie i nie utożsamiam się z tym, aż tak bardzo. Wymarzona, inaczej, wymarzone skończenie walki z Giną. W porterze jakieś duszenie mi się wydaje, to by było fajne, ale też knockout jakiś soczysty. Ja to zawsze sobie myślę, knockout to jest takie wow. No, knockout. To jest plus 60 do pewności. No. Udało ci się kiedyś kogoś znokautować? Tak, raz na treningu. Przez przypadek, to był zupełny przypadek. W Uniku? Tak, no ale to było jeszcze na początku, jak chodziłem z tymi nowicjuszami też. No, tam jednego gościa jebnąłem i... Przez przypadek, bo to po prostu mieliśmy ten... zadaniówki i ręka mi poleciała za mocno. Przez przypadek gościa jebnąłem? No, przez przypadek to było serio. Rozumiem. Ale wszystko w porządku? Nie, no tak. Słuchaj, z mojej strony to wszystko. Teraz tylko... jeżeli chodzi o rozmowę, bo to są ciekawe, co mi przygotowałem. To są karty, które będziesz musiał wylosować. Losujesz 4 karty, możemy pojedynczo po kolei. I czytasz od razu do kamery, ale głośno. Dobra, to czekaj, to odrzucę od razu. Odrzucasz? No. A no dobra, to masz 4 i lecisz. Dobra. Zaśpiewaj fragment ulubionej piosenki, nie własnej. Dobra, nie czytaj i od razu rob. O Jezu, tylko czekaj, jakie... Dobra.
used to get it on, na 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 na. Ale ja dalej nie znam tego tekstu, bo jest taka, na, 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 to jest poczekaj. Taka techniawka, ale nie, nie znam tekstu dalej, ja w ogóle mam słowo. No bo techniawka to ogólnie chyba tekstu nie no ma właśnie. Nie? A to linia melodyczna. Na, 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 nie, to jest used to be surrender. Coś tam, nie, co, nie pamiętam, muszę albo pamiętać. Zaliczam, used to be surrender, było raz śpiewane, jest szufla. Dobra, lecisz kolejny. Najdziwniejsze miejsce, w którym uprawiałeś seks. I słuchaj, o kurde. I tylko nie ściemniaj, bo ja widziałem live'a i o tym, jak wysyłałeś foty, oczywiście nie swojego przyrodzenia, tylko tam no. Taki jakby w ogóle był cały poradnik. Tak, 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 to poradnik, no. No, więc myślę, że tutaj zaskoczysz. Ja mogę teraz nie pamiętać tego, no bo najpewniej to było po alkoholu, ale mogłem gdzieś to wspominać. Tylko teraz najdziwniejsze. Na łódce na Mazurach, gdzie tam na plaży się opalali ludzie, a ty na łódeczce. A ja na łódeczce i laska po mnie skakała, ale to może być coś jeszcze dziwniejszego, tylko że nie pamiętam o tym po prostu. Dobrze, że... A, dobra, wiem. To była dziwna akcja. No, w moim starym mieszkaniu mieliśmy ten balkon i obok mnie, wiesz, też był balkon. Sąsiadów, tak. Tam mieszkało takie stare małżeństwo. No i pewnej, byliśmy na imprezie tam z moją byłą dziewczyną. Może nie powinienem mówić, że to była dziewczyna, bo już każdy będzie wiedział. No dobra, trudno, z jakąś tam dziewczyną wróciliśmy do mnie do mieszkania i właśnie zaczęliśmy prawie seks na tym balkonie. Na pieska, także ona głowę miała wychyloną do ten, za balkon. Do sąsiadów? Nie no, za balkon. Ja sąsiedzi byli z boku. No i tam zapinam ją. I tak odwracam się w lewo, a tam sąsiadka tak patrzy. Ja mówię, o kurwa. I co, jak zareagowałeś? No ja wziąłem i urosł, się schowaliśmy do środka. Okay. Ja mówię, ja pierdolę, jakiś wstyd, a wiesz, to sąsiadka z naprzeciwka. Ale potem jeszcze miała dużo więcej pretensji, jak były te streamy przedłużane i tak dalej. Na klatce czekało 20 osób przed jej domem. Oni to, ty tam mieszkasz dalej w tym mieszkaniu? Nie, to już w tym mieszkaniu jest nie dziwię spalone. Się. Nie dziwię się. Dobra, lecimy dalej, to fajna historia bo. Zgadnij, jaki to smak chipsu. Zgadnij, jaki to smak chipsu. Mamy challenge, ale zróbmy go na koniec, bo myślę, że tutaj jeszcze jest coś ciekawego. Najbardziej spektakularny zgon na imprezie, jaki zaliczyłeś. Dobra. To też będziesz dobry w to. Zgon, uwaga. Znaczy zgonów to miałem dużo, ale spektakularny. Najbardziej spektakularny to też związany z pewną dziewczyną. Co ty tak z tymi kobietami? Dużo masz, nie? Interakcji. Lubię. Znaczy już teraz mniej, ale wcześniej miałem bardzo dużo. Taki trochę kobieciarz byłem, też teraz mniej. Nawet zagadałeś, gruba pij, tak? Pijesz? Tak, gruba pijesz, tak. To też. Od tego chyba też się zaczął taki boom. No to chyba najbardziej viralowo poszło wtedy. Ale ty celo, jakby widziałeś, bo pod content to powiedziałeś, czy tak? Ja myślałem, że ona się w ogóle nie obrazi, bo jak ja mówię... Wiecie, ja tak często do moich znajomych mówię, gruby, dawaj, coś tam robimy, nie? Ale znajomych, a ona była nieznajoma może... Ale my już z nią siedzieliśmy tam jakiś czas, nie? To mówię, wiesz, tak zagadam. Okay. No aż okazało się, że się spięła i wiesz, tam strasznie dziwna akcja. To... Dobra, najbardziej spektakularny zgon. No to było, nie wiem, miałem 19 lat chyba. Byłem na imprezie techno, to była pierwsza moja impreza techno. Pamiętam Kollektiv Sturmstrasse, a w ogóle to było naprzeciw... Kollektiv Sturmstrasse, ja pierdolę. Tak, to było... niemieckie. Nie wiem nawet skąd to jest. Ale to było zaraz tutaj przy Mariocie, w tej opuszczonej szkole. Mhm. Co tutaj jest, no. Strasznie fajna to była impreza, tylko że przedawkowałem po prostu i alkohol i ten. I zaliczam takiego zgona, że to znam z opowieści, bo ja tego nie pamiętam. Że wylądowałem gdzieś tam pod ścianą, rzygałem na siebie, jakaś dziewczyna podeszła, wytarła mi buzię i zaczęła mnie całować i mnie gdzieś odprowadziła. Po tym rzyganiu? Tak, ja byłem cały brzygany, ona wytarła mi buzię i zaczęła mnie całować. Powiem ci, że to chyba ten urok osobisty twój tak zadziałał. Albo ona była też mocno w ciężkim stanie. Challenge. Zgadnij, jaki to smak chipsów. Jeszcze tego nie robiłem. Mamy chipsy. Proszę bardzo. Zapakowane ładnie samarki, które znasz. No i takich dużych to nie znam. I słuchaj, tu są symbole na tym. Jest tak. Trójkąt, kółko, gwiazdka, kwadrat. To powinniśmy to robić ze zasłoniętymi oczami, bo po kolorze można się domyślić. Jak... Dobra, działamy. Ale no. Czyli próbujemy. Robimy to sam, jakby zaczynamy od tych samych, czy od różnych? No, nie no. Dobra, lecimy trójkąt, proszę bardzo. Ja jeszcze muszę zjeść makaron. To jakieś... Jakieś serowe. Próbować? No, słuchaj. Jakiś ser w ziołach? A jakie dobre. Ser w ziołach jakieś chyba. Ale jest doprecyzowane. No to niech będzie... Doprecyzowane?
bazylia. Tak? Ser bazylia? Ser bazylia. To razem daliśmy radę. Ale dobra. Żeby takie same... Ale ja nie zgadłem, że bazylia. Tak? No. Dobra, lecimy dalej. O! 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 No Jezu, to ocet, capi, ocet to capi, ja pierdyka. Ciekawostka. O Jezus, ocet ten bajk. Zanim zacząłem pić alkohol, to kradłem babci ocet z kuchni i piłem ocet na szklanki. Co ty, a ty jesteś alkoholikiem? No, można tak powiedzieć. Okay. I babcia rozpoznawała to, że piłem ocet, że miałem całe białe usta. Jak się wybije za dużo ocet, to się ma białe usta całe. To jest ocet, nie? Nie? To co to jest? Słuchaj, wali jak ocet, ale smaku w ogóle jest spoko. Ale wali to, śmierdzi z potworu. Ale dobrze kombinujesz, ale to nie jest ocet. No. Coś też kwaśnego. No co to może być? Jezu, nie mam pojęcia, jak to nie jest ocet. Ogórek kiszony? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jest to w kategorii, którą powiedziałeś. To nie jest warzywo. To jest warzywo. Nie jest. W kategorii, którą powiedziałeś. Pierwszy raz takie chipsy jem. Nie, no nie mam pojęcia, jak nie ocet. Nie wiem, jakiś... nie mam pojęcia też. Poddaję się. Winegre. I sól. Na winegre to po angielsku nie jest ocet? Nie? No dobra, lecimy. Ty otwieraj teraz, gwiazdka. Jakieś ciemniejsze, nie? Zioła mają, czy coś. O, dobre. No, to są smaczne też. Tu jest jakaś szakalaka? Nie? Bekon tu jest? Ale nigdy nie jadłem tak chipsów, nie wiedząc jakie to jest smaki, to jest ciężko, bardzo. Bardzo ciężko jest w ogóle odnaleźć gamę smaków, nie? Mhm. Jakbyśmy mieli jeszcze zamknięte oczy. Ale w ogóle zobacz jak jeszcze jak pachnie różnie, a smakuje inaczej. Mhm. Dużo ziół jest. No to są nie, jakieś... To, ja jadłem taki chyba afrykańskie, one się jakieś nazywały. To nie są jakieś zioła prowansalskie wrzucone tu? No dobra, co to jest? Już nie zgadujecie? Ja się poddaję. No już więcej nie. A nie czujecie takiego wiodącego warzywa? No warzywo jest jakieś. Poczekaj. Dobry trop, poczekaj. Masz. Wiodące warzywo? No jest. Jakie to jest warzywo? To jest tak pojebane, bo... Nie wiem, kurwa. Nie jest jakieś warzywo. Nie, żadnego nie zgadniałem. No, co to za warzywo? Papryka. Papryka? Ale to nie jest smak. Myślałem, że jakieś trudniejsze. Smak się nazywa salsa meksykańska. Salsa. No. Nie smakuje jak meksykańska salsa. Dobra. Ale były dobre. Chyba na razie zgadliśmy tylko pierwszy. Bo na pół. No. Dałem tę winegrę. To nic nie pachnie. No coś tam. Ziemniaki. Żeberka. Barbecue żeberka. Nie barbecue żeberka, a ja czuję ziemniaki. No to trzeba spróbuję. No bo to chipsy, to wiesz, z ziemniaką. Słodkie barbecue. Ale nie powiedziałem żeberka, słodkie barbecue. Żeberka. Żeberka. To dla ciebie punkt. 2-1. Proszę. Mogę zremisować. Ale to capi, jak w ogóle. Ale capi. Serce tu jest w ogóle. Wow, wow, wow. Ja nie lubię takich. To są jakieś rybne. No jebie to rybą, zalatuję w ogóle. Ale ty mi zdradza, że ja też jakby wiesz, pierwszy mówi, że ja wraz ten. Ale wali rybą. Krewetkowa jakieś? Niedobre są. Jest dobra w porównaniu do tego. Słucham? Nie, bo przed chwilą jadłem krewetki, ale ja wiem, że to są... Jakimś takim, wiesz, takie ryby z takiego mułu, stary. Ufu, teraz fu. Jakiś muł. Zły trafiłem. No z mułem na pewno. Mówię ci, pa. No zobacz tutaj. To nie jest jakiś nori? Smak? Tak? No krab. Krab. No, krab. Krabowe. Krabowe. Nie lubię. Jesteś gość, stary. Nie no. Jednak masz... Ale ja powiedziałem nori. A nori to jest... Ale wygrałeś 2-1. Alga. 2-1.
No dobra, jest. Przyjmuję wygrywę. Ja zawsze a co uważam, wygrałem? Wygrałeś uścisk dłoni Rafała i Krzyśka. I Boxdela i Goli, dobra? Do odbioru po walce. Ulubiony smak na pamiątkę. Ulubiony smak to chyba też żeberka biorę. Nie, ja ci dam ulubiony, to weź to. Nie. A poczekaj, i nie, no dobra, masz to, są dobre. Wiesz co? Żeberka są kwadratowe. Dam ci wszystkie. A jak z wagą u ciebie? Cały czas tyle samo trzymam. Tak mnie 198. Tak przed zdjęciami zastanawiałem się, czy będzie gruba patola. I okazuje się, że nie było żadnej. Nie, spokojnie, chłopak jest. Tak. Już. Tak, bardzo ci dziękuję za ten dzień. Dzięki. Prawdopodobnie jak to oglądacie, no to albo lada moment jest walka, albo już jest właśnie po niej. Możesz coś powiedzieć od siebie. Pozdrawiam wszystkich, jeszcze mogę zrobić garbika na koniec. To jest twój taki rozpoznawalny. Tak. To taki, nie wiem, czy kojarzysz gościa, Testowiron. On też jest z Izraela. Jest Żydem i jeździł tak na garbach Polaków. Powiedział, że jak wróci do ojczyzny, tak będzie jeździł na garbach Polaków. Na garbach Polaków. Żeby pokładać wyższość Żydów nad Polakami. Ty jednak będziesz szedł w tą kontrowersję, widzę cały czas. Dobrze. No. Bardzo dziękuję, powodzenia na walce. Dzięki.